Pochodzący z Zagorzyc student Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Krzysztof Róg, znalazł się w gronie stypendystów ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w rozmowie tygodnia, na którą zapraszam. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku przyznało 73 stypendia 73 studentom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym gronie znalazł się nasz gość rozmowy tygodnia w studio telewizji Sędziszów Małopolski, Krzysztof Róg z Zagorzyc Dolnych, student Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Na wstępie gratuluję tego ministerialnego wyróżnienia i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Też bardzo dziękuję i chciałem też podziękować wszystkim ludziom, którzy na poście na Facebooku też mi tam gratulowali, pisali bardzo miłe słowa. Było mi naprawdę, naprawdę przyjemnie to wszystko czytać. Stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego zostało przyznane za osiągnięcia artystyczne. To już wiemy. Natomiast ja zapytam o szczegóły. Jak to było w twoim przypadku? Wiem, że były konkursy, spektakle nie tylko w kraju, w Polsce, ale też za granicą. Tak. Na takie stypendium liczą się właśnie konkursy międzynarodowe, konkursy ogólnopolskie. W moim przypadku był to wygrany w kwietniu 2021 roku festiwal Singing Mask w Sankt Petersburgu w Rosji. Zająłem tam pierwsze miejsce w kategorii piosenka filmowa. I też konkursy ogólnopolskie. W tym roku miałem okazję wystąpić razem z drugim rokiem u mnie na uczelni w takim przeglądzie egzaminów szkolnych, znaczy studenckich i dyplomów muzycznych na festiwalu Przygrywka w Toruniu. Więc tam też zajęliśmy główne nagrody. A oprócz tego liczyły się też role teatralne, jakby działalność pozaszkolna. Jako że jestem jeszcze studentem na piątym roku, to takie rzeczy są ważne. Zrobiłem w ciągu tego roku kilka zastępstw w teatrach, między innymi główną rolę w Tomku Sojerze, w Teatrze Miejskim w Gliwicach. W Pchle Szachrajce też zagrałem, w Krotesce w Krakowie. Dostałem główną rolę w Szczecinie, w Teatrze Polskim, w kabarecie. Jesteśmy w trakcie prób. Kabaret taki musical, nie wiem, mogą Państwo kojarzyć też z telewizji, z kina. Liza Minnelli między innymi grała w kabarecie. Co jest dla mnie też ważne, to jest Pretty Woman Wojtka Kościelniaka w Teatrze Varieté. Między innymi za te rzeczy przysługiwało mi, dostałem to stypendium. Jaka jest droga do tego stypendium? Bo wiemy, że trzeba dużo osiągnąć, ale jeśli chodzi o tą przysłowiową kropkę nad i, bo przecież trzeba być zauważonym przez kogoś, zgłoszonym do tego stypendium. Jak to było w twoim przypadku? Przede wszystkim musiałem złożyć wniosek wypełniony do rektora mojej uczelni, do pani Doroty Sekty. I ona z tych wniosków, które zostały składane przez studentów, wybierała te, które są jej zdaniem ważne i może je przesłać dalej do ministerstwa. I ona to składa, te wnioski, do ministerstwa. I później już ministerstwo to wszystko sprawdza przesłane dokumenty, załączniki i przyznaje stypendia. No, być zgłoszonym przez taką panią rektor, no, znana twarz przecież na tej, prawda, artystycznej niwie pani Segda. Tak, jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, naprawdę. Też marzyłem o tym. Kiedy przyszedłem na tę uczelnię, widziałem już twarze studentów, którzy co roku dostawali te stypendia i tak sobie myślałem, a może kiedyś ja, może tak. No, może nie, dało. Się tak, tak. Sama uroczystość rozdania stypendiów ministra kultury i dziedzictwa narodowego miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie końcem listopada tego roku. Niezwykle uroczysta, podniosła klimatyczna okoliczność. Zostaliśmy zaproszeni do sali balowej. Piękne złocenia, wspaniałe malowidła na suficie, lustra. Ugościli nas też koncertami studentów Akademii Muzycznej. Grał kwartet saksofonowy, śpiewaczka operowa śpiewała piękną arię, skrzypaczka pięknie zagrała na skrzypcach. Było naprawdę podniośle. Każdy po kolei został wyczytany i wręczono mu pamiątkowy dyplom.
Zmieniamy nieco temat. Aktualnie wiem, skupiasz się na pracy magisterskiej. Przed tobą ostatni semestr, no i obrona. Tak, 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 właśnie. Siedzę w domu, piszę, wróciłem z Krakowa, przez jakiś czas już tu mieszkam, w Zagorzycach znowu. Oczywiście jeżdżę po Polsce, jeżdżę do Krakowa, jeżdżę do Szczecina, czasami się zdarzy jechać do Warszawy, ale wracam tutaj i siadam przed tym laptopem i próbuję się skupić i jednak napisać te prace i już jestem coraz bliżej. Już moi bliscy, znajomi mają mnie dość, bo bez przerwy o tym po prostu mówię, że nie mogę, bo piszę. Ale jest to ważny czas i no niedługo się skończy i będę za tym pewnie tęsknił, za uczelnią, za studiowaniem. Może pójdę jeszcze na jakieś studia, żeby się rozwijać dalej. A o czym piszesz? Jaki jest temat twojej pracy? Romantyczna legenda Paryża, nędznicy Wiktora Hugo i ich realizacje teatralne i filmowe. Temat mi przyszedł po obejrzeniu filmu muzycznego w reżyserii Toma Hoopera. I tak jakoś się zakochałem bardzo w nędznikach, że wymarzyłem sobie obejrzeć ich na West Endzie w Londynie. Byłem tam dwukrotnie. Przeczytałem całą powieść i jakby też do pracy magisterskiej było mi to bardzo potrzebne. Więc jakby odkrywanie tej całej historii tworzenia to jest coś niesamowitego i interesującego. Przede wszystkim ta muzyka, która niesie widzów, niesie tam aktorów. Polecam każdemu sobie to posłuchać. Mm-hmm. W przypadku twoich studiów edukacja kończy się nie tylko obroną pracy magisterskiej, to również spektakl dyplomowy. Tak, na czwartym roku, po trzech latach takich zajęć stacjonarnych, codziennych, egzaminów sesyjnych, nadchodzi czas pracy nad spektaklem dyplomowym. To znaczy dostajemy reżysera, który przychodzi z jakimś materiałem, scenariuszem, z rolami i przez pewien czas pracujemy nad tym naszym spektaklem dyplomowym. Jest oczywiście premiera i potem ten spektakl jest grany przez jakiś czas. Mój spektakl dyplomowy nazywa się Dyplom z miłości w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Jest to spektakl muzyczny o miłości, także jeżeli ktoś kiedyś będzie jeszcze w Krakowie i będzie miał okazję to zobaczyć, to zapraszam. W tym wszystkim, w tej całej pracy nad pracą magisterską, nad spektaklem, jest również czas do powrotu, no odważę się to tak określić, korzeni aktorskich, czyli Licealnego Teatru Muzycznego w Sędziszowie Małopolskim, gdzie chyba wszystko się zaczęło. Tak, tak, bardzo mnie to cieszy, bo zostałem zaproszony do współpracy przy nowym musicalu naszego Licealnego Teatru Muzycznego. To znaczy przychodzę tam, pomagam tym dzieciakom aktorsko i też przy okazji ja sobie trochę pomagam, bo sobie pewne rzeczy nazywam, których nauczyłem się na uczelni. Przypominam, też jakoś gdzieś się tam aktorsko w tym goszczę, bo muszę odgrywać kilka ról. To komuś pokazać, jak ma zagrać policjanta, to komuś pokazać, jak ma zagrać coś innego. Więc jest to niesamowite też. Też mam nadzieję, że im to coś daje, że ich to jakoś otwiera, że będą po prostu mieli większą pewność siebie, bo scena tego trochę uczy. No występujesz tam jednak trochę w tym momencie już w innej roli pedagoga. Tak. Jak się odnajdujesz właśnie? Właśnie nigdy się nie czułem jako pedagog i nie myślałem o tym, że mi przyjdzie uczyć, ale chciałem tego spróbować, bo lubię próbować rzeczy, których się boję. I patrzeć, o zobacz Krzysiu, to jednak nie jest takie trudne, nie jest takie straszne, jakby się wydawać mogło. I mnie to zaskakuje czasami. Zaskakuje, bo jednak gdzieś tam w towarzystwie jestem taki wycofany, introwertyczny, tak mi się wydaje, a jednak tutaj muszę coś im powiedzieć, coś im pokazać i wychodzi na to, że gadam bez przerwy. Wracają jakieś wspomnienia? Wracają, zwłaszcza te zapachy Domu Kultury. Tak i na pewno mnie to dużo nauczyło. Już później będąc na uczelni teatralnej. Jednak to jakieś takie przyjmowanie uwag, realizowanie ich szybkie i nie branie do siebie pewnych rzeczy personalnie po prostu,
Bardzo mi się przydało. No cóż, o tobie wiele już słychać. Czekamy na więcej miłych newsów dotyczących twojej osoby. Życzymy ci powodzenia na obronie pracy magisterskiej i dyplomu, bo to teraz jest dla ciebie najważniejsze. No i ról. Ról najlepiej tych pierwszoplanowych w karierze. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem był Krzysztof Róg z Zagorzyc Dolnych, stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.